Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was mega prosty pomysł na świeczkę, a to jest taka specjalna świeczka z obrazkiem z trzema księżniczkami disneyowskimi. I zaraz pokażę Wam, jak możemy zrobić taką świeczkę. Ten sposób jest naprawdę mega prosty i mega szybki. Będziemy potrzebować przede wszystkim świeczkę i mam tutaj też serwetkę. Oczywiście jeśli nie macie takiej serwetki, to będziecie mieć inny obrazek, nic nie szkodzi. Świeczka to jest zwykła duża świeczka, taka jaką można kupić w każdym supermarkecie. Oraz nożyczki. Do tego będziecie potrzebować też żelazko i tutaj musimy pamiętać, że lepiej, żeby dzieci nie korzystały same z żelazka, tylko przy pomocy albo starszego rodzeństwa, albo rodziców. I teraz zaczynam od wycięcia serwetki. Ponieważ cała nie zmieści się na świeczce, to muszę się zdecydować na któryś obrazek. Wydaje mi się, że ten obrazek będzie lepiej pasował. Bellę zostawię na inny raz. I teraz odcinam ten brzeg ze wzorkiem. I tyle mniej więcej zmieści mi się na świeczce. Jeśli chodzi o wysokość, to obrazek pasuje idealnie. Akurat będę mieć trzy księżniczki, a z tyłu możemy albo coś dołożyć, bo z tyłu Bella się nie zmieści. Albo mogę zostawić tak jak jest, albo ewentualnie mogę ten wzorek tutaj umieścić, ale chyba właśnie zostawię z tyłu świeczki biały. I teraz żelazko. Żelazko nastawiam na najniższy stopień, na najniższą temperaturę możliwą. I po prostu przejeżdżam żelazkiem po obrazku. W tym czasie wosk się troszeczkę podtopi, ale ponieważ to nie jest najwyższy stopień, to nie będzie się topił w błyskawicznym tempie. I do podtopionego wosku, do podtopionej parafiny, w zależności od tego, z czego jest ta świeczka zrobiona, obrazek będzie się przyklejał. I gotowe. Świeczka wygląda mniej więcej tak. Wydaje mi się, że efekt jest super. Jestem z niego bardzo zadowolona. Tutaj mamy trzy księżniczki disneyowskie. Oczywiście teraz muszę chwilę poczekać, aż parafina z powrotem zastygnie. Chwilowo jest jeszcze trochę klejąca i płynna, ale kiedy tylko zastygnie, to będę mieć taką świetną świeczkę. I mam oczywiście ogromną nadzieję, że Wam również się podoba. Jeśli się Wam podobał ten filmik, to jak zwykle będę się cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam Was oczywiście do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!